Witajcie. Na tym filmiku chciałem Wam powiedzieć kilka wskazówek na temat, co robić, kiedy się przytrafi Wam pojedynek z kilkoma przeciwnikami naraz. Rada najważniejsza, nie róbcie tego. No po prostu nie róbcie, unikajcie i świadomie się nie wdawajcie w sytuację, kiedy przeciwnik ma przewagę ilościową. No ale łatwo to mówić, a życie swoje. Tak jak i w moim przypadku, atakowałem tego Griszkę 217, który atakował mojego kolegę z klanu Jacka 17. Niestety przeciwnik miał potężnego Noobshielda i w pogoni za nim, że odganiając go od kolegi, przypałętało się do mnie kilku jego kolegów. Tutaj zobaczcie, jaki wstęp do sytuacji. Tutaj sobie leci Big 3. Tutaj się gdzieś będzie, o tutaj jest, zbliża się MMP P38 i jeszcze blisko był, o jest tutaj, Messerschmitt 110. No dobrze, odpalajmy. W takiej sytuacji bardzo ważne jest orientowanie się zarówno po radarze, jak i po dźwięku zbliżających się silników. Jeżeli kiedykolwiek usłyszycie dźwięk silnika, zerkniecie na radar i nie zobaczycie niebieskiej kropki, od razu róbcie unik. Nie dumajcie, nie rozglądajcie się do tyłu, gdzie ten przeciwnik jest, bo on już do was otwiera w tej sekundzie ogień. Pamiętajcie o tym. No dobrze, lećmy. Bardzo też ważne jest nie fiksowanie się na jednym celu, tylko zmienianie go, jeżeli jest okazja do zaatakowania kogoś innego. No dobrze, tutaj cały czas atakuję tego Griszkę. Jeszcze się w tym momencie nie zorientowałem, że reszta przeciwników jest już dość blisko mnie. Tutaj mi mignął Messerschmitt 110. Chwilowo go jednak zignorowałem chyba. Nie, to tego P38 usłyszałem i robię unik. O właśnie, teraz go widać. Robię manewr Split S po to, żeby nabrać energii i żeby schodzić z linii ognia potencjalnym przeciwnikom. Po nawrocie dostrzegłem, że wystawił mi się na strzał ten Messerschmitt 110, dlatego no, szybkim, mierzonym strzałem się go pozbyłem i natychmiast robię Hinerikomi obracające mnie nosem w dół, po czym Split S-a, bo wiem, że mam na ogonie co najmniej dwóch przeciwników. No i proszę, ten manewr odkrywa, że w tym czasie zbliżył się i wystawił MiG-3-34, ale nadal jest Gryszka w kobrze i jeszcze to P-38, które unikałem. O proszę, Gryszka się już znalazł. I słyszę, że P-38 gdzieś jest chyba za mną. O, teraz jeszcze dodatkowo u dołu był widoczny Hurricane, żeby było zabawniej. No to z ostrym Hinerikomi przechodzącym w low jojo próbuję tego Griszkę zdjąć, ale ma Noobshielda jak jasna cholera. I znowu tylko sobie zadymił. No ale tym razem już mu się szczęście skończyło. Tam widziałem po lewej, że mnie mija. Co to? A, Hurricane mnie mijał. Dlatego znowu Split S w celu nabrania energii i low jojo podchodzę do przeciwnika i krótką serią go zestrzeliwuję. No w tym momencie się pozbyłem czterech przeciwników, został ten piąty osamotniony, przynajmniej chwilowo, P-38. Ale tu nie miałem zbyt dobrego kąta do ataku, dlatego tylko go tam jakoś mało groźnie drasnąłem. A to mi się chyba amunicja skończyła, dlatego go nie ostrzeliwuję. Zobaczyłem na radarze jakieś kropki, dlatego zerknąłem w tył, co tam się do mnie zbliża. Chyba to był jak 7. W każdym razie no, widziałem, że on się zbliża, mam za małą prędkość, żeby mu uciec.
Dlatego bym zawrócił nam tego drugiego przeciwnika, ale widzę, że MMMP zrobił split S-a, wystawia mi się na strzał, no to postanowiłem go przez chwilę ostrzelać, ale nie fiksuję się na celu, bo wiem, że już ten Jak-7 na pewno jest blisko mnie. Oj, słyszeliście, teraz mnie górą minął. Ostatnie parę strzałów na przepędzenie i szybki Hinerikomi, żeby odnaleźć Jaka-7, no i proszę bardzo, znalazł się. Teraz go trzeba zdjąć go z ogona, a on jakoś dziwnie był do mnie przyklejony. Musiał mieć chyba jakąś potężną przewagę energii, że tak dał radę wywijać za sokolikiem. Dlatego aż się musiałem podratować skręceniem przepustnicy na chwilę, żeby szczyt pętli zrobić ciaśniej. I otworzyć klapy, co normalnie na sokoliku no praktycznie nie robię. Teraz ściągam przeciwnika w opadające nożyce, bo po walce z tymi 5 oponentami miałem mało energii. No i już powoli zyskuję przewagę pozycji. Jak-7 zostaje poważnie uszkodzony, odpada mu prawa lotka, jeszcze tam coś po skrzydłach i ogonie dostał, no i za chwilę się rozbija. Tu popełniłem błąd, za długo go obserwowałem zamiast zerknąć do tyłu i kiedy zobaczyłem kropkę na radarze, no to już się okazało, że Griszka, który w międzyczasie wziął nowy samolot P-51, jest 800 metrów ode mnie i lada moment będzie otwierał do mnie ogień. O, widzicie. Dlatego, co zrobiłem, jak tylko się zorientowałem, że przeciwnik jest już tak blisko, natychmiast dałem ster kierunku do dołu, po to, żeby zyskiwać prędkość. Błyskawicznym snaprolem przeszedłem. Do split S-a, żeby się wywinąć. Tam jeszcze zobaczyłem na radarze, że coś kolejnego się zbliża. Okazało się, że była to foka. No to nakierowuję się na nią. Cały czas pamiętając, że jeszcze ten P-51 gdzieś tam na ogonie czyha na swoją kolejkę. Dlatego kilka strzałów w kierunku foki, nie fiksowałem się i zaraz robię unik, orientując się po jego strzałach i dźwięku silnika, że już nadciąga. Tak to się właśnie skończyło. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.